Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca. Zobaczmy, co tu kochani w tych dwóch tygodniach dla strzelca w obszarze prywatnym. Obszar prywatny przez dwa tygodnie dla strzelca. Co tu nam się pokazuje? Zobaczmy. Oj, coś na razie czuję, jakieś przyblokowanie w energiach tu. Okej. Zmiany kochani. No tak, zawsze przed zmianą jest jakieś takie zatrzymanie na chwilkę. Dużo się zmienia, dużo się dzieje, dużo się dziać będzie. Szczęśliwa gwiazda dla ciebie, strzelcu kochany, czyli tutaj może przyjść coś nowego, może pojawić się ktoś nowy w życiu, jak najbardziej. Dagas to jest taka zmiana o 180 stopni, bym powiedziała. Wielka odmiana, prawda? Wielka zmiana, odmiana losu, sytuacji, więc w tych prywatnych sprawach tak naprawdę, zobaczcie, tutaj siedzi, prawda, jakaś wiedźma czarownica i czaruje coś, więc może ktoś manifestował, afirmował, przywoływał coś do swojego życia. Widać, że tu słoneczko wschodzi, tu światełko świeci, czyli będzie lepiej niż było. Ja czuję, że po prostu to idzie w dobrym kierunku jakby, prawda? Okej, na pewno definitywne zakończenie trudnego okresu czasu, który wcześniej męczył gdzieś tutaj strzelca. Dobra, zobaczmy obszar poza prywatnym. Obszar poza prywatnym. Okej. Tu jeszcze poczułam, kochani, przebudzenie, bo to światełko, prawda, tu tak jakby słoneczko wschodziło, czyli jakby się coś miało zmienić, jakby nowy rozdział miał nastąpić w twoim życiu. Może to jest twoje działanie i może ty doskonale wiesz, o co chodzi, albo po prostu przychodzi to z zaskoczenia dla ciebie, ale jednocześnie przynosi bardzo dużo fajnej energii ze sobą. Dokładnie. No dobra, zobaczmy drugą, tą poza prywatnymi sprawami. I tutaj mamy odale. Ostatnia, czyli coś tu się kończy, zobaczcie, 23-24. Ewidentnie jakiś etap u ciebie w życiu się kończy i jest to tu gdzieś połączone pomiędzy życiem, znaczy życie prywatne z zawodowym gdzieś tu się tobie łączy, więc może jakieś ważne decyzje zostały podjęte przez ciebie i teraz na przykład, wiadomo, jak zmieniamy pracę, to też się zmienia nam sytuacja prywatna, prawda? No dobra, weźmy karty Tarota, żeby się przekonać, o co chodzi, w którą stronę to idzie. O, zobaczcie, na spodzie mamy Asa Pentakli. No, czuję, że to jakieś dobre rzeczy. Okej. Mamy 7 mieczy i mamy kartę śmierci i odrodzenia. Pierwsza rzecz, którą poczułam, uważaj, żeby nie sabotować tych zmian, żeby ich nie zatrzymywać, bo to są dobre dla ciebie zmiany. Ale mogą być zaskakujące. Mamy Asa Buław, czyli widać, że będzie trzeba się zdecydować, co zostawiam za sobą, co odpuszczam, a na przykład w którą stronę tą moją strzałę, prawda, zaangażowania, siły, czas mój, poświęcenie, w którą stronę to celuję. I zobaczcie, co jest na spodzie, dwie buławy. Ważne decyzje do podjęcia. Tu Mars nam się pokazuje, czyli Mars będzie jakby popychał ciebie, ta planeta, ta energia, żeby dokonać tych zmian, które gdzieś tam w tobie są wyproszone, prawda? Może nie masz tej odwagi, żeby to zrobić, więc Universe, mam takie poczucie, że tutaj coś się tu dzieje, coś, co cię może zaskoczyć. Ponieważ jest 7 mieczy, może się tutaj wydarzyć coś, co będzie nawet nieprzyjemne, ale dzięki temu tobie jakby zapali się światełko w głowie, jak taka żaróweczka, jak takie olśnienie, prawda, przebudzenie nagłe, że będziesz już wiedzieć, co chcesz zakończyć, co chcesz rozpocząć, w którą stronę chcesz pójść, co jest dla ciebie spełnieniem. Zobaczcie, mamy znowu przebudzenie, olśnienie, zrozumienie, prawda? Przepięknie, przepięknie. Widać tutaj, że jest możliwy sukces dzięki jakiejś współpracy, czyli możliwe, że jakaś osoba coś ci powie, ułożyć się to w całość i jeżeli wcześniej na przykład nie było takiego pomysłu u ciebie, co dalej robić, co ja mam zrobić, co ja mam zostawić, w którą stronę wycelować, prawda, to moje życie dalej, czy działanie jakiekolwiek, może w jednym obszarze, no to tutaj ja czuję, że przychodzi, jest duży potencjał, który daje ci dużo do myślenia. I to pomaga ci, no właśnie, zobaczcie,
pójść w dalszym kierunku. Czyli zobaczcie, drugi as, as mieczy, czyli myślę, zastanawiam się, szukam nowych rozwiązań, nowych pomysłów, przychodzą nowe pomysły też, ktoś mi coś podpowiada, zastanawiam się, jak to mam wykorzystać na przykład w mojej sytuacji, prawda? Czyli as mieczy to jest fajna energia, to jest świeżość, to są możliwości nowe i to jest też takie poczucie, coś się już tam zakończyło i gdzie ja chcę dalej realizować się intelektualnie też, więc tu zdecydowanie będzie ten też temat wokół kariery, pewnie pracy, już patrzymy. Może ktoś będzie marzył sobie tutaj na przykład, żeby wrócić do pracy. Zobaczcie, to co nam się pokazało przedtem, dwie buławy. Mamy cesarza, sprawdźmy dalej. Aha, o wow, mamy siłę, piękne karty. Ktoś będzie tu podejmował decyzję, czy przyjmie wyższe stanowisko niż wcześniej. Stanowisko, które daje siłę, moc, władzę, czyli może to być jakieś stanowisko na przykład kierownicze, no takie wyższe, prawda, prowadzące, takiego lidera zespołu na przykład. To się chyba team leader nazywa teraz, albo nawet wyżej jakieś takie stanowiska wyższe, prawda, osób zarządzających. Oczywiście na różnych tutaj stopniach, w zależności od tego, jak to u ciebie wygląda. Patrzymy dalej, mamy królową mieczy, będzie trzeba to dobrze przemyśleć, poukładać sobie. Może to trwać dłużej, czyli ewidentnie tu czuję, kochani, że ktoś będzie chciał zainwestować w swój rozwój intelektualny, udając się na przykład na jakieś studia albo dodatkowe szkolenie jakieś, czy rozwijające, doszkalanie jakieś. Po prostu czuję, że będą tu strzelce mieć w tym czasie potrzebę zaangażowania się w jakiś intelektualny rozwój. Może być tak, że z tym stanowiskiem, które się tu może pojawić dla ciebie nowe, może przyjść też potrzeba, prawda, rozwinięcia pewnych swoich intelektualnych możliwości. Dosłownie tak czuję, albo przyjęcia jakiejś wiedzy z jakiegoś zakresu, z jakiegoś obszaru. Ewidentnie coś się kończy, coś tu się zaczyna. Ale kończy to się tak z wielkim przytupem, bo w obu obszarach, i to nie jest coś, co się kończy i będzie ciebie smucić, nie o to chodzi. Kończy się coś, no zobaczcie, to jest niesamowite, jakby jakiś rozdział, zobaczcie, tu jest książka, prawda? Jakiś rozdział twojego życia się kończy i on się kończy, bo ty chcesz go zakończyć. Ty masz taką potrzebę, żeby pójść dalej, żeby rozwijać dalej. I teraz zobacz, Universe pomaga tobie w tym wszystkim, a ty po prostu zobacz, allow everything to take its natural course, czyli pomóż po prostu, żeby to, co Universe tobie podsyła, żeby to się mogło w naturalny sposób rozwijać, czyli uważaj, żeby tu nie próbować kontrolować tego, co się dzieje, czy nie próbować zatrzymywać tego, tej zmiany, albo nie próbować też na jakiś konkretny tor to puścić, bo ja czuję, że ty możesz nie wiedzieć, co to jest za tor, który jest tu dla ciebie jakby przewidziany, tak czuję. No bo na swój sposób to są z przeznaczenia rzeczy, które tu się dzieją. O, zobaczcie, wow, ale piękna energia. Power, the power of love is like a magnet drawing souls together. Czyli tu może chodzić też o to, że jakieś osoby, dusze będą się spotykać, poznawać. Mogą to być oczywiście romantyczne relacje, ale może też chodzić tutaj o jakieś kwestie zawodowe, jakieś sprawy, które mogą ciebie prowadzić na przykład do właśnie zmiany pracy, czy wejścia na tą ścieżkę nauki, albo po raz pierwszy, albo znowu, prawda, czy tam rozwoju. W każdym możliwym obszarze rozwój duchowy jak najbardziej tutaj także czuję, czyli taki samorozwój. No oczywiście samorozwój dotyczy wielu obszarów, prawda? Bo się możemy samorozwijać, uczyć się języka obcego. Jak najbardziej to czuję też tutaj, że jest ten temat. Czyli może jakiś obcy język, zawsze ci się marzyło, żeby się nauczyć i teraz
pomyślisz, o dobra, no dobra, to zacznę, prawda? Na takiej zasadzie zapragniesz po prostu zainwestować w rozwój intelektualny. Zobaczcie, chyba to już któryś raz mówię. Ok, idziemy dalej. Super ważna informacja, to co powiedziałam. You don't need to be in control of everything. Pamiętaj, czyli absolutnie nie musisz być, czy kontrolować, czy próbować nawet kontrolować, bo tak naprawdę kontrola to jest iluzja, to znaczy nam się wydaje, że my coś kontrolujemy, ale to jest jedynie iluzja. Kontrolować możemy tylko to tak naprawdę w 100%, co dotyczy nas samych, emocje, intelekt, myśli, ciało fizyczne. I teraz pomyśl, jak jest to trudnym, żeby kontrolować na przykład swoje emocje, czy intelekt, myśli i tak dalej, prawda? To, co mówimy, myślimy. To pomyśl sobie, jak trudnym jest kontrola czegokolwiek poza nami, poza tobą, prawda? Kogoś, sytuacji. Czasem nam się wydaje, że coś tam udało nam się połapać po naszemu, kontrolować po naszemu, po czym się okazuje, że ta sytuacja w ogóle poszła w zupełnie innym kierunku, bo na przykład nagle pojawiło się 3-4 osoby, które i każdy chciał kontrolować i każdy miał swój pomysł na to, prawda? Więc o tym trzeba pamiętać. Czasem warto po prostu pozwolić, żeby pewne rzeczy się działy w sposób naturalny, w sposób organiczny, bo wtedy wychodzi jakby dużo lepiej finalnie, niż jak spinamy się i coś próbujemy wymuszać. Szczególnie ja to mówię oczywiście w sprawach prywatnych, prawda? Na spokojnie, pomalutku. Jeżeli to jest nowa relacja, pozwól się temu powoli rozwijać. Nie zastanawiaj się już dzisiaj i co dalej, prawda? Pozwól sobie na to, żeby sytuacja ci pokazała i co dalej. Pozwól sobie na to, żeby twoje serce ci pokazało i co dalej, prawda? Czyli co ty tak naprawdę chcesz, jak chcesz, żeby to dalej wyglądało. Czyli uwaga, żeby nie wymuszać, nie próbować kontrolować, czy kierunkować jakkolwiek na siłę, prawda? Odpuść sobie to wytyczanie konkretnej ścieżki, bo może być dla ciebie lepsza ścieżka, której w tym momencie nie widzisz, nie postrzegasz, ale uniwers ma dla ciebie ten pomysł. Pozwól mu pokazać ci, co to jest za ścieżka. Szczególnie tu mówię o sprawach prywatnych. Idziemy dalej. Have faith, czyli pokładaj nadzieję i wiarę w to, że dużo się dzieje, że uniwers ci pomaga kreować, tworzyć, manifestować twoje pragnienia, marzenia. Z tym, że zawsze pamiętaj, jeżeli chcesz coś kontrolować, to właśnie skup się na tym, co mówisz, co myślisz i jak reagujesz na sytuacje, które się pokazują. To jest super ważne, bo to nam, to jest też manifestacja. To, co my myślimy, co mówimy, jak my reagujemy emocjonalnie na pewne rzeczy i ogólnie to, co czujemy, to już jest forma manifestacji. Więc jeżeli ktoś 2 czy 3 razy dziennie powtarza sobie piękne afirmacje, ale poza tym, tak poza tym w ciągu dnia niszczy to wszystko negatywnymi myślami, destrukcyjnymi na przykład jakimiś słowami wypowiadanymi, czy emocjami, uczuciami, które rozbijają wszystkie pozytywne afirmacje, no to jest psu na budę, słuchajcie, to nic nie daje wtedy. Potem ludzie się dziwią, że im afirmacje nie działają, bo to jest, tu się trzeba zaangażować. Jeżeli manifestujemy coś w ten sposób energetycznie, właśnie poprzez ten żywioł powietrza, czyli myśli, żywioł emocji, czyli żywioł wody i ognia, prawda? Jeżeli chcemy faktycznie, żeby coś się zadziało w rzeczywistości, my się musimy w pełni zaangażować. Nie da się rzucić parę haseł i okej, to ja teraz już sobie pozwolę, prawda, na zupełnie co innego, no bo uniwers za mnie to zrobi. Uniwers zrobi dla ciebie dokładnie to, co w sobie nosisz. I to, co sobą reprezentujesz, i to, o czym mówisz, i to, o czym myślisz, i to, co czujesz, i to, jak reagujesz na to, co inni mówią, robią, działają, prawda, jakkolwiek, to jest super ważne i to odbijamy jakby, to się nam odbija jak taki stempelek, prawda, pieczątka w naszym życiu później. Także to jest może dla kogoś ważne, co powiedziałam. Dobra, idziemy dalej. Mamy reconciliation, czyli tutaj ktoś chce wrócić. Ktoś będzie chciał wrócić. I bardzo często ludzie wracają do nas, żeby... To jest taki test, zobaczcie, learn. Ile udało ci się wyciągnąć z tego wcześniejszego doświadczenia? Jakie standardy są dla ciebie teraz ważne? Na co się zgadzasz? Jak chcesz, żeby twoje życie dalej wyglądało?
co chcesz mieć w swoim życiu dalej, a co odrzucasz, co zostawiasz, prawda? Gdzie chcesz się zaangażować? Masz asa buław. Gdzie, czym jest to twoje szczęście, to twoje spełnienie, ten twój sukces? Czym to dla ciebie jest? To jest ważne, żeby uświadomić sobie to, żeby sobie to poukładać. Czy ja przyjmuję wcześniejszą osobę z przeszłości do mojego życia, ale jednocześnie pokazuję wszechświatowi, tamte standardy były ok? Czy ja może teraz pragnę czegoś więcej i dziękuję temu wracaczowi, mówię, ok, fajnie, że się widzimy, czy tam słyszymy, ale ja już jestem w innym momencie mojego życia. Na przykład, jeśli czujesz to, żeby tak powiedzieć, prawda? Więc miłego życia, prawda? Tak, dobrego życia dla ciebie. Wszelkiego spełnienia, jakby nie powiedzieć. Bo wtedy wysyłasz uniwersowi informację, to było ok, ale to była forma doświadczenia, uczenia się i wtedy zrozumiałam, czy nauczyłam się, że tamto nie było dla mnie tym, czego ja chcę, no bo dlaczego się zakończyło, prawda? Z jakiegoś powodu się zakończyło, czyli komuś coś tu nie odpowiadało. Idę dalej, czyli rozwijam się, ewoluuję, a jednocześnie z tym zmieniają się moje standardy i to jest jak najbardziej naturalne, kochani. Dobra, idziemy dalej. Prawda ukryta. Ok, ktoś mówi, że chciałby, marzyłoby się tej osobie, żeby rzeczy między wami wyglądały inaczej, lepiej. Druga rzecz, ktoś mówi, udało ci się zbliżyć do mnie bardziej niż komukolwiek innemu. I trzecia wiadomość, ktoś mówi, że chciałby cofnąć słowa wypowiedziane, czyli jakie rzeczy tu zostały powiedziane, które mogły być przykre, nieprzyjemne albo nawet coś zakończyć. Tak czuję, że tak, mogło to być takie, co potem wywołało właśnie to drastyczne cięcie. Niestety może to się wydarzyć też teraz, że ktoś coś ci powie i ty powiesz, o nie, dobra, wystarczy. To był ostatni raz. No, jakieś relacje się mogą tego rodzaju zakończyć, gdzie czujesz, że no nie tak to powinno wyglądać, prawda? Idziemy dalej. Tak, mamy Wali, Deep Personal Strength and Peace that Assure Success, czyli głęboka siła, moc, spokój, które zapewnią ci sukces. I tutaj takie słoneczko jakby zachodzące, ale bardzo czerwone, zobaczcie, i tu ciekawe, tu wschodzi słońce, a tu zachodzi. A tu jest w pełni, zobaczcie, jakby wschód, pełnia słoneczka i zachód słońca. Co widzę, jakby tu uniwers pokazuje, co ty chcesz przeżywać każdego dnia, prawda? Zobaczcie, od wschodu do zachodu. Niesamowite, przepiękna wiadomość. Idziemy dalej. Mamy ladder, czyli to jest climbing towards success, czyli tu widać, że jakieś strzelce są super ambitne. Ważne jest dla ciebie, żeby się właśnie wspinać do góry, może w wiedzy, w informacji, którą posiadasz, może w kwalifikacjach, a może chcesz zmienić kompletnie, pójść w nowym kierunku. Może chodzić tutaj też, że może chcesz na przykład nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, takiej manualnej po prostu, a może się chcesz języka obcego jakiegoś nauczyć. Także ja czuję, że tak, idziemy tutaj, ewoluujemy, zmieniamy się, fantastycznie, po to tu jesteśmy. Things will not always be this way, czyli rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, mamy caterpillar, czyli gąsielniczkę, one nie zawsze będą tak wyglądać. A change is coming, czyli tutaj zmiana, dosłownie tu czuję tą zmianę, nadchodzi, ona już jest tutaj, czyli tak, szykuj się na zmiany. Mamy tutaj period of frustration. Lessons to be learned. Zobaczcie, znowu, ojejku, tak, dokładnie, ale chciałabym to tu położyć, bo tak czuję. Czyli jakieś lekcje się tu pokazują, rzeczy do nauczenia, czyli jeżeli cokolwiek się wydarzyło, czy wydarza w twoim życiu tutaj, to nie zastanawiaj się, ała, że to boli i jak to boli, bo oczywiście, że najłatwiej iść w tym kierunku, tylko się zastanów, czego mnie to uczy, co mi to pokazuje, jakie to mi jakby wprowadza do mojego doświadczenia, do mojej mądrości życiowej, podpowiedzi na dalszą ścieżkę, prawda? Co mi to wskazuje, jaki kierunek nowy, to co się tutaj wydarzyło, prawda? Idziemy dalej. Money path, czyli ścieżka pieniędzy, zobaczcie, zarabiania.
I tutaj widać, że jest nowa. Nowa związana właśnie ze zmianą i cały czas tutaj czuję nowa praca albo awans, wejście na wyższe stanowisko, gdzie jest większa odpowiedzialność, ale też trzeba się czegoś nauczyć, prawda? Rozwinąć, albo w ogóle ty podejmujesz po prostu decyzję, okej, kończę tą pracę, nie wiem, i ktoś tutaj pracuje w jakiejś branży, nagle stwierdza, że idę w zupełnie nowym kierunku, zostawiam to, albo może, nie wiem, działalność gospodarczą otwieram, bo mamy tu cesarza, czyli może chcesz albo rozwinąć swoją działalność, albo po prostu założyć swoją działalność i pracować dla siebie jak najbardziej. Może też chodzić o współpracę między firmami na przykład, też jak najbardziej. Bardzo dużo tutaj czuję fantastycznych, słuchajcie, rzeczy zmian. Zobaczmy sobie dalej. Tarot Anielska Mądrość dzisiaj nam posłuży jako karta wyroczni. Pięknie się sprawdzają, powiem wam. Zarówno jako tarot, tak samo właśnie jako karty wyroczni. Także uwielbiam z nich korzystać. Okej. Co tu mamy? Siedem ognia, czyli siedem jakby buław. Zobaczcie, walcz o siebie i swoje przekonania. Miej pewność siebie. Rzucaj wyzwania tym, którzy dzierżą władzę, ale mądrze wybieraj swoje bitwy. Czyli widzisz, walczysz tu o swoje. Walczysz tu o zmianę. Walczysz tutaj o coś. Może właśnie stanowisko, pozycję. Może jest konkurencja tutaj. Może na jedno stanowisko jest więcej osób na przykład. Ale masz możliwość zdobyć to, o co ci chodzi, bo siedem buław pokazuje, że masz silną pozycję. Tylko właśnie, żeby mądrze tutaj zadziałać, żeby we właściwy sposób podejść i żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie dokonać błędnego wyboru i nie dać się ponieść emocjom i frustracji w momencie, kiedy faktycznie trzeba zadecydować albo jakoś zareagować. I uważaj, żeby nie zareagować w taki specyficzny, niewłaściwy sposób, może tak to powiem. Ogólnie, kochani, jak patrzę na to czytanie, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo dużo jest tu pozytywnych energii, siły, mocy, chęci do działania i tak dalej, chęci do zmian właśnie. Powiedziałabym, że tu jest taka energia ewolucji, rozwoju, zmiany, więc piękna, piękna, piękna energia. Okej, zobaczmy, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości, jak zawsze. Dobra, jedyneczka dla strzelca. Tu mamy morze, czyli nic jeszcze nie jest pewne. Ja czuję, że ty tutaj masz podjąć decyzję. Najpierw. Dwójka. Tu mamy tak, tak po prostu. Wszystko się tu układa, ja czuję, że to jest super dobrze. Działaj, broń swoją pozycję. Trzy. Tu jest odpuść. Odpuść i ja czuję właśnie odpuść kontrolę, żeby powiedzieć to, co tam mieliśmy. Uwolnij się od próby kontrolowania tego. Pozwól sobie, żeby tu się pewne rzeczy rozwijały poza twoim działaniem, poza twoją kontrolą i obserwuj, do czego to doprowadzi tą sytuację, bo ja czuję, że to dla ciebie może być zaskakujące albo takie, ale tak przyjemnie ja czuję, że zaskakujące. To może przynieść w ogóle zaskakujące rezultaty, efekty właśnie. Jeżeli odpuścisz tą kontrolę, powiesz, okej, odpuszczam, niech się to w naturalny sposób dalej, prawda? Cokolwiek by to nie było. Dobrze, kochani, czytanie piękne. Jeżeli ktoś ma ochotę, przyjmujcie sobie tą energię, bo jest naprawdę wartościowa. Tutaj jakaś, jeszcze nie powiedziałam, prawda wychodzi. Ktoś tu może pokazać prawdziwą twarz. Teraz mi się pokazało. Także warto, prawda, zobaczyć, kto kim jest tak naprawdę, żeby wiedzieć, tak, jak działać dalej, prawda? Cudownie, że jesteś. Utulam mocno. Wszelkiego powodzenia i do usłyszenia, kochani, w kolejnych czytaniach. Pa, pa.